Jak można oceniać gotowość administracji publicznej do wdrażania rozwiązań w modelu usługowym? Jak taka współpraca przebiega? No, myślę, że dzisiaj sytuacja już wygląda tak, że administracja coraz bardziej przekonuje się do tego typu rozwiązań. Na pewno warto tu wspomnieć o Ministerstwie Cyfryzacji i ich wdrożeniu. I to się zmienia, to widać, to już nawet po liczbie zapytań, po liczbie różnych tematów, które wychodzą przy okazji takiej codziennej działalności, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Bezpieczeństwo czy funkcjonalność? Dziś powiedziałbym pewnie, żeby iść z trendem, że bezpieczeństwo, natomiast tak naprawdę to uważam, że trzeba znaleźć ten złoty środek pomiędzy funkcjonalnością a bezpieczeństwem. Trzeba sobie dobrze przeanalizować swoją organizację, spojrzeć na to, co dla nas jest najważniejsze i oczywiście wybrać tyle funkcjonalności, ile nam jest potrzeba i odpowiednio je zabezpieczyć. Dziękuję bardzo.